nadzieję, że Państwo mają do tego za złe. Zapraszam bardzo serdecznie, wielokrotnie tutaj występującą już z różnych okazji autorkę, Eugenię Zawicką. Bardzo proszę. Autorski zestaw dla Eugenii. Ja chcę powiedzieć, że to jest właśnie niezwykła, naprawdę osoba pisząca, myśląca, rozwijająca swój talent, bo od kiedy się znamy, a znamy się już ładnych parę lat, no postęp, jaki Eugenia zrobiła, jest naprawdę nadzwyczajny, nadzwyczajny. Stąd też nic dziwnego, że w ostatnich latach, właściwie co roku, ukazuje się nowy tomik z wierszami Eugenii Zawickiej. Coraz to ciekawsze rzeczy. Zapraszamy do mikrofonu, jeśli masz, Eugenio, ochotę coś nam przypomnieć z tamtych utworów, które były z zeszłego roku, to prosimy. Albo coś nowego. Co roku to może przesada. Jak to nie? Mam to wszystko zapisane. Co roku? Kilka się ukazało. I to, że może takie różne formy prowadzę, świadczy o tym, nawet właśnie to uczestnictwo w tym wieczorze my dzieci w przyplanowanym spotkaniu. Ponieważ tam występowały i dzieci, i młodzież, i dorośli. I to właściwie to była szuflada śpiewająca, ponieważ wszystkie teksty moje były śpiewane. I bardzo to było miłe i przyjemne słuchać swoich tekstów. Muzykę układał Michał Szwajta, który jest dzisiaj z nami. Pozdrawiamy. Inicjatorem tego spotkania i właściwie to ja tylko dałam teksty. Także myślę, że on tu powinien stać ze mną lub koło mnie. Skoro wszyscy coś czytają, to ja może też przeczytam. Nie wiem, czy w tych okularach dochodzenia mi się uda. Ojej, gdzie tu jest? Żeby nie było za długo, to taki krótki wiersz. Sny niedokończone. Mrok otworzył szeroko usta. Na tle płonącego horyzontu dwa cienie, drżenie wiatru, kołysze do snu. Obłoczki marzeń zdmuchuje czas. I tylko sny niedokończone tańczą na grobach przodków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.